Cześć, witam Was z tej strony Mateusz Balcerek, redaktor naczelny portalu oceniamydeveloperów.pl. Widzimy się jak co tydzień w naszej rozmowie tygodnia. Dzisiaj moim gościem jest redaktor portalu Business Info Kasper Starużyk. Dzień dobry Kasprze. Cześć, dzień dobry. Kacper, jako dziennikarz biznesowy, ekonomiczny, zaprosiłem Cię tutaj. Myślę, że to jest taka pora, żeby troszeczkę podsumować ten rok na polskim rynku nieruchomości, rozwiać pewne mity, pewne wątpliwości i omówić to, co się będzie działo w roku przyszłym. A myślę, że czeka nas bardzo wiele ciekawych rzeczy. Pierwsza sprawa, tak jak już się Kacperze omawialiśmy na ofie. Czy jest szansa, że mieszkania w Polsce, mieszkania w dużych miastach spadną w dół, że mamy do czynienia z bańką nieruchomościową? Mówimy tu o spadkach rzędu 40-50%. To jest bajka czy realny scenariusz? No takie spadki wydają mi się nierealne. Nie ja sądzę, żeby tak było. Chociaż ostatnio mi, e, wpadł mi artykuł z Plusu Biznesu w ręce, gdzie faktycznie z analiz wynika, że deweloperzy, co prawda znikoma ilość, co czwarty de deweloper w dużych miastach poobniżał ceny. To w zależności od miast różnie wygląda. No, na przykład w Gdańsku to jest jedyne miasto, w którym e, powyżej 10% te e, faktycznie spadki cen deweloperzy zaoferowali trochę taniej mieszkania. Wrocław, Warszawa, e, inne duże miasta, no to jest e, rzędu około 5%, czyli to jest no, naprawdę no, tak naprawdę znikoma obniżka. E, na Mówimy o cenach 50%. promocyjnych, tak? Już tak, wiem, tak wiem, dokładnie. To są ceny promocyjne. Dlaczego mieszkania nie będą tanieć? Deweloperzy postawili domy teraz e, przy e, budowlanych materiałach no drogich, no to wiadomo, że nie będą chcieli ich, ich obniżać. Pytanie, czy to zweryfikuje rynek? To znaczy, jeżeli nie będzie popytu na mieszkania, czy zawsze obniżać? Otóż... No, nie do końca tak uważam. A dlaczego? Dlatego, że wynajem wciąż rośnie. Znaczy, cena wynajmu za miesiąc, więc ludzie nadal będą chcieli kupować te mieszkania. To nie będzie tak, że nagle wszyscy się zatrzymają i będą czekać, aż ceny spadną mocno, ponieważ no ten wynajem jest coraz droższy, coraz więcej kosztuje, więc jednak mimo wszystko będzie to jakiś motor napędowy do kupienia nowego mieszkania. Dlatego 50% to raczej jest nierealny scenariusz, około 10% może się zdarzyć. Myślę, eee, do 15. No i tu jeszcze kontynuując ten temat, myślę, że równie ważna jest kwestia kontroli podaży, czyli to co robią deweloperzy celowo wstrzymując budowę yy, czy też od, yy, tworzenie nowych projektów. W ten sposób chcą zrównoważyć podaż z popytem, nawet rynek prywatny przyznał się, że coś takiego się dzieje. Kolejna sprawa jest taka, że wbrew takiej powszechnej opinii, że mamy nie wiadomo ile rentierów i nie wiadomo ile funduszy, tak naprawdę rynek w dużych polskich miastach, rynek nieruchomości nie jest chyba rynkiem przeinwestowanym, wynika ze wszystkich raportów, chociażby ostatnio tej szwajcarskiej firmy OSB, o ile się nie mylę. No na pewno nie jest jeszcze przeinwestowany. Potrzeby mieszkaniowe w Polsce są nadal duże. Sam jestem zaskoczony, że nie często, ma tak dużo tych inwestorów. Dokładnie. Dokładnie. Te, te dane dotyczące pustostanów, one też nie są do końca precyzyjne. Mówiło na, naszych, na naszej kamerze o tym. Pan doktor Adam Czerniak ze ZGH. Akurat dobrze też, że nie ma takiej sytuacji jak w Hiszpanii się stało, o której rozma już mhm. rozmawialiśmy i w, i w jednym, i w drugim naszym odcinku. Tam do, doszło do faktycznie olbrzymiego przeinwestowania y, ponad 10 lat temu już, tak? To bo jeżeli dobrze mówię. W Polsce faktycznie to wygląda troszkę inaczej, y, ale faktycznie jeszcze jest miejsce do kolejnych inwestycji mieszkaniowych. Jeszcze jedna kwestia jest taka, że mm, zobaczymy, co się będzie działo w drugiej połowie roku, ponieważ y, na przykład ceny stali. Wracają już powoli do cen sprzed inwazji rosyjskiej na Ukrainę, co oznacza, że ceny innych materiałów budowlanych najprawdopodobniej też będą spadać. Jeżeli deweloperzy zaczną budować teraz, już będą budowali troszkę taniej. Więc to może też wpłynąć na cenę w, w późniejszym etapie. Nie wiem, czy do końca roku 2023 jakieś będą realne e, zmiany w cenach nieruchomości. Później być może będzie troszkę taniej. Skoro o tym rozmawiamy, to należy tutaj dodać oczywiście kwestię inflacji, bo jeżeli, e, tak jak faktycznie wynikało w tych raport, z tych raportów, w niektórych dużych miastach ceny mieszkań bez promocji albo urosły o 0,1%, albo spadły o 0,1%, to przy 17% inflacji oznacza to, że de facto ten produkt nie tak. Porównajmy to do chociażby artykułów spożywczych. Ja wchodzę do dyskantu co miesiąc tak robić zakupy i widzę, że coś, co kosztowała jakaś wędlina czy pieczywo, która kosztowała 5 zł, drożej o 5 groszy po prostu z miesiąca na miesiąc praktycznie. Niestety to, to, to akurat jeżeli chodzi o produkty spożywcze, to widać, no w Polsce też one tanieją relatywnie, znaczy relatywnie mocniej drożeją, przepraszam, niż, niż w innych krajach. Mhm. Trochę jeżeli chodzi o produkty spożywcze, to się zatrzymało. W Polsce nie, no ale dane dotyczące inflacji zatrzymają się troszeczkę, znaczy ta inflacja zaczyna się uspokajać, jak widać, no więc być może faktycznie tutaj też, też że będzie miał jakiś wpływ. Natomiast no, w dłuższej perspektywie no to chyba nigdy mieszkania nie zaczęły tanieć na tak długo, żeby inwestycja w nieruchomości nie opłacała tak naprawdę. Mhm. No chyba, że zakładamy krótkoterminową inwestycję, no to faktycznie może się tak zdarzyć, że przez parę lat te nieruchomości będą tańsze, ale w dłuższej perspektywie właściwie zawsze nieruchomości drożeją. To widać. Yy, widać na wykresach. Poprosu. To prawda. Kacperze, zamknijmy już może temat rynkowy, chociaż wiem, że w tym się specjalizujesz i o tym moglibyśmy rozmawiać godzinami, jak chociażby podczas naszego pierwszego spotkania. Ale kontynuując wątek przyszłego roku, wydaje mi się, że bardzo ważne jest poruszenie kwestii zmian w prawie. Między innymi budowa, możliwość budowy domu całkowicie bez pozwolenia od 1 stycznia. Może na tym się skupmy, bo z, z, o innych propozycjach polityków też wspomnimy, ale chyba nic z nich nie wynika to jak to z tym domem jest? Swoim zdaniem to trochę poprawi dostępność mieszkań? Jeżeli chodzi o budowę domu bez pozwolenia, pytanie co się stanie? No to jest krótkoterminowo faktycznie można się zachwycić. Jeżeli mam działkę, zbuduję sobie dom, mhm. świetna sprawa. Myślę, że tutaj dojdzie do kombinacji sporych, jak tu najtaniej zbudować, najtańszy materiał znaleźć. Największy metr, Wszystko, największy metraż, najtańszy materiał, najtańsze wykonanie. Jak to się skończy, no to skutki prawdopodobnie będą odczuwalne po paru latach, tak mi się mhm, wydaje m. dopiero. Nie teraz, nie w y, konkretnie w 2023. Myślę, że budowy ruszą. Trochę taki być może nawet się pojawi hura optymizm. zbuduje dużo taniej dom. E, nikt nie będzie kontrolował tego, jak go zbuduje. Ale no niestety w dłuższej perspektywie może się to wiązać potem z problemem z naprawami, z innymi sprawami. Jak to będzie wyglądało? No mam nadzieję, że nie jakoś Super źle, no ale niestety może się tak zdarzyć. że tu super źle faktycznie... masz na myśli kwestię jakichś, nie daj Boże, katastrof budowlanych, czy po prostu zawalonego krajobrazu i problemów ewentualnie z dostarczeniem mediów do tych domów. Krajobraz to już jest to zupełnie inna twoje sprawa. Obawy niestety o krajobraz się bardzo martwię, no bo krajobraz już teraz nie wygląda dobrze i chociaż były już plany troszkę, przede wszystkim przez samorządy konkretnych, w konkretnych regionach zmiany tego krajobrazu, żeby Polska wyglądała, wyglądała troszkę ładniej, to już o krajobrazie nawet nie mówię, bo to może bardzo wpłynąć niestety na, na, na na wygląd, ale tak jak ty mówisz, jeżeli chodzi o katastrofy budowlane, mogą się zdarzyć, potem trzeba będzie te do domy naprawiać. Pewnie dużo osób yy, tak naprawdę popłynie, że tak powiem, kolokwialnie finansowo na tym, naprawy mogą kosztować więcej niż jakby się zbudowało od początku dom dosyć solidniej. Wiesz, z katastrofą to jest może za duże słowo, jeżeli mówimy o takim domku powiedzmy 100 metrowym, ale wiesz, co masz na myśli, o tym już ostrzegają technicy, czy też architekci, jakieś zwarcia, instalacje elektrycznej takie rzeczy chodzi, skutkowały podpaleniem, ktoś może zginąć, jakieś wypadki na budowie, ciągle nie wiadomo w zasadzie jak będzie wyglądała kwestia tego kierownika budowy, takiej sytuacji, czy to właściciel będzie brał za to odpowiedzialność. Zwróciłeś uwagę, myślę, na bardzo ciekawą rzecz, że ja mógłbym sobie taki dom, tak wpisując się w tego statystycznego Polaka, ja mógłbym sobie taki dom wybudować na działce, czyli jednak myślimy o tym jako o nieruchomości dodatkowej, a nie jako o czymś, co faktycznie poprawi tę sytuację mieszkaniową. Tak? W sensie nikt, kto ma powiedzmy działkę o wartości 1,5 miliona złotych, działkę budowlaną w Warszawie, w Krakowie lub we Wrocławiu, no nie będzie budował domku ze sklejki takie ale środkowe Stany Zjednoczone za 150 tysięcy złotych. Tak? Nie oszukujmy się. Mało prawdopodobny scenariusz, żeby w miastach faktycznie to jakkolwiek wpłynęło na, na, na czy to zmianę cen, cen gruntów, czy też zmianę cen mieszkań. Jest to bardzo mało, Mało prawdopodobne w małych miastach, być może już bardziej w mniejszych miejscowościach. Natomiast no też akurat mam tutaj spore wątpliwości, co do tego, czy te budowy, czy ta samowolka już można nawet powiedzieć, budowana jakkolwiek wpłynie na ceny. Myślę, że tak jak powiedziałeś, to musimy zaczekać parę lat, jeżeli to dotyczy cen. Moim zdaniem, znaczy to jest moja subiektywna opinia, że to będzie dotyczyło cen gruntów, a nie budynków jako takich. Bo prawda, mówimy tu o budynku jednorodzinnym, który też chyba będzie miał pewne ograniczenia komercyjne, na przykład wynajmu, czy... czy, czy czy, czy po prostu przerobienia go na budynek użytkowy? Tak, tego, tak. tego pierwsza ustawa dotyczyła. A jakbyśmy tak mogli podsumować naszą rozmowę, trochę dużo wątków poruszyliśmy. Ale z punktu widzenia tego, o czym rozmawialiśmy, czy kwestia najmu i kwestia y, rynku pierwotnego mieszkań budowanych przez deweloperów, czy sytuacja takiego statystycznego czytelnika mojego lub twojego portalu, który szuka mieszkania, może się poprawić w, zeszłym, w przyszłym roku? Dużo zależy od tego, czy pensje zaczną rosnąć też. Czy y, od inflacji, roku. tak? Dokładnie, to jest y, duża, y, duża sprawa. Y, nieruchomości. Na, pe znaczy na, na, na pewno, nie będę mówił nic na pewno, raczej nie będą drożeć w przyszłym roku. Czy sytuacja się poprawi? No, biorąc pod uwagę to, że coraz więcej wydajemy na spożywcze artykuły, tak jak mówisz też, yy, w dyskoncie coraz więcej płacimy, no to też nie, nie możemy tyle oszczędzić, tyle mhm. odłożyć. W przypadku, jeżeli też KNF nie, nie rozreguluje troszeczkę mm, kryteriów dotyczących kredytu hipotecznego. O tym musimy porozmawiać już w przyszłym roku, bo wiadomo, że będzie wycofany wskaźnik WIBOR, ale tak, zobaczymy no. faktycznie o to, o czym mówisz, czy jak to będą wyglądały kryteria przy udzielaniu tych kredytów, bo to jest bo jeszcze inna kwestia. To też jest kwestia, znaczy bardzo, bardzo ważna, że faktycznie trochę widać stagnację na rynku sprzedaży mieszkań, no to olbrzymią część odpowiedzi to jest właśnie w rozwiązaniach KNF-u który dośrubował jeszcze przed połową roku. Kryteria jeżeli chodzi o udzielanie kredytu, ja sam sobie też często sprawdzam jaką ja miałam zdolność kredytową. No mam dużo mniejszą niż miałem, niż miałem jeszcze w pierwszej połowie 2022 roku. Jeżeli się to nie zmieni, przypuszczam, że nadal będzie trudno kupić mieszkanie. Co do najmu, nie spodziewasz się, rozumiem, obniżek? Nie, tutaj spodziewasz ty to tylko kolejne to, 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 to są... osoby z Ukrainy yy, kończenie pracy zdalnej, to jest rozumiem ten główny czynnik, który będzie te ceny, te ceny śrubował po prostu. Znaczy tu w ogóle też się bardzo zdziwiłem, że w momencie, kiedy, kiedy większość, znaczy większość, dużo ludzi przeszło na pracę zdalną, wydawać by się mogło, że w dużych miastach wtedy studenci odejdą od rynku mhm. i wynajem, znaczy najem na mieszkania będzie dużo... Będzie dużo tańszy, tak się nie stało. No, dwa miliony osób z Ukrainy do nas przychodzi. Dokładnie. Tu akurat pojawił się się, pojawili się uchodźcy. Pojawiły się osoby, które też do pracy przyjeżdżają, mhm. tylko niekoniecznie uchodźcy, i ten rynek się nie zmienił. A nawet jeszcze drożej, kwestia jest taka, że studenci nadal muszą płacić i coraz więcej płacą. Chociaż wydawać by się mogło, że będzie trochę inaczej w momencie, tu, tu jest kiedy, pytanie yy, uczelnika. Jest taka zamów. teoria, że, że faktycznie ci rentierzy, którzy mają po dwa, trzy mieszkania, stale podwyższają ceny i jakby patrzą, ile ludzie mogą prawda, tych podwyżek wytrzymać. Czy to nie jest tak, jak sugerowali poprzedni eksperci, którzy byli u nas, że po prostu przyjdzie ten moment krytyczny ludzie będą musieli rzucić to mieszkanie, rzucić pracę i wrócić do swojej rodzinnej miejscowości, na przykład do rodziców, pracować poniżej swoich kwalifikacji albo pracować za dużo niższą? Stawkę po prostu nie będą się w stanie utrzymać w tej Warszawie. Jak ja słyszę, drodzy widzowie, że teraz kawalerka na powiślu kosztuje już nawet około 4000 zł, około 30 metrów, no to faktycznie nóż się w kieszeni otwiera. Tak, ja mam wrażenie, że to już się dzieje, o czym mówisz. Mhm. Że już zaczynają ludzie po prostu z mieszkań. No to się nie opłaca dalej wynajmować mieszkań w dużych miastach. Coraz więcej tych powrotów do domu, z tego co słyszę, też jest. Coraz więcej osób wraca na przeczekanie najczęściej. Aż się zmieni koniunktura troszkę, faktycznie, aż się zmienią warunki udzielania kredytów, może inflacja trochę spadnie. Najem mieszkania faktycznie potrafi pogrążyć kieszeń, zwłaszcza, że jeszcze drożeją także inne produkty. No przede wszystkim wszystko media, tak, to też jakby. Pokrywasz Dokładnie. Jako dodatek do płacenia za mieszkanie. Ja się z Tobą niestety zgodzę, że na razie też nie widzę po prostu możliwości obniżenia tych cen mieszkań, zwłaszcza, że jest jeszcze kolejne. Takie zjawisko, że ludzie na przykład z większych mieszkań przeprowadzają się do mniejszych, czyli teoretycznie, nawet jak kogoś przestanie być stać na to mniejsze, to jego miejsce zajmie ktoś z tego większego mieszkania. To jest myślę też kwestia na osobny odcinek, na pewno z Kacperem umówimy się na początku przyszłego roku, żeby omówić też te zmiany w prawie, które są możliwe przed wyborami. Tutaj na pewno czeka nas jakieś zamieszanie. Ja już Ci Kacprze bardzo podziękuję, życzę Ci wesołych świąt i Lubię, szczęśliwego dziękuję. nowego roku, na pewno się spotkamy My się już w styczniu lub w lutym. I drodzy widzowie jeszcze takie ogłoszenie parafialne, jak część z Was pewnie pamięta, niecałe dwa miesiące temu była u nas sonda, czy chcielibyście żeby z okazji zbliżających się wyborów parlamentarnych gościli u nas politycy, około 75% z Was odpowiedziało, że tak, ale oczywiście będziemy rozmawiać o nieruchomościach, o tym, jakie poszczególne pomysły na rozwiązanie tych bolączek mieszkaniowych Polaków mają politycy. To się stanie, Vox Populi, Vox Day, także do tego tematu zmian politycznych, zmian prawnych bardzo ostro wrócimy już na początku przyszłego roku. To jeszcze nie była ostatnia. Rozmowa tygodnia w roku 2022, także widzimy się normalnie za tydzień. Życzę Wam spokojnego wieczoru. Do zobaczenia. Cześć. Dzięki, cześć. Do widzenia.